Witam. Next War Poland to czwarta gra z cyklu Next War poświęcona współczesnym hipotetycznym konfliktom zbrojnym na świecie. Była to czwarta gra w tym cyklu, poprzednie to Next War Korea, Next War India Pakistan, Next War Vietnam, a także wydana później Next War Vietnam. Next War Poland jest grą o tyle wyjątkową, że po pierwsze dotyczy Polski, więc dla nas siłą rzeczy będzie najbardziej interesująca z tego cyklu, a po drugie jest to jedyna gra z tego cyklu, która rozgrywa się poza azjatyckim teatrem działań wojennych. I to czyni ją grą podwójnie interesującą, ponieważ wojny toczone w Azji są wojnami specyficznymi już z racji bardzo specyficznych warunków terenowych. Tam generalnie jest wszędzie górzyście, wzgórzysto, dżunglowo, leśnie, podmokle i generalnie ciężko. Natomiast Polska, jak wygląda, myślę, że wszyscy wiedzą. Jesteśmy generalnie płascy jak deska, co sprawia, że jesteśmy wymarzonym krajem, niestety, do szybkich przemarszów, dynamicznych manewrów i generalnie tego typu operacji. Wystarczy spojrzeć na mapę także i tutaj. Next War Poland jest zatem grą, którą na kanale już kilka razy prezentowałem, ale postanowiłem wrócić. Czemu? Jak już pewnie wiecie, każda gra z tego cyklu posiada dwa zestawy zasad. Standardowe i zaawansowane. Standardowe są zasadami prostymi. Każdy, kto ma jakiekolwiek podstawowe doświadczenie w grach wojennych, opanuje je bez najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli ktoś nawet nie ma takiego doświadczenia, to nauczenie się ich nie powinno nastręczać większych trudności, zwłaszcza, że jakby co to w necie znajdziecie ich polskie tłumaczenie. Ale tak naprawdę, żeby dopiero poczuć tę grę, żeby się dobrze nią bawić, o ile można mówić o zabawie w przypadku wojny, no, i to rzeczywiście tak krwawej i brutalnej jak współczesna wojna, to trzeba poznać zasady zaawansowane. I to już jest inna para kaloszy. To nawet dla graczy mających pewne doświadczenie z prostszymi grami wojennymi może być lekko problematyczne. Dlatego też postanowiłem nagrać to wideo i przedstawić w nim te zasady w postaci rozgrywki w jeden scenariusz i jedną konkretną turę tego scenariusza, gdzie będę krok po kroku detalicznie i szczegółowo omawiał każdy element zasad, tak aby Wam pokazać, jak to wszystko działa. Podobne wideo zrobiłem już kiedyś na temat Next War Vietnam, które jest najbardziej aktualną z gier wydaną w tym cyklu, ponieważ ukazała się w 2020 roku. Natomiast pomyślałem, że jednak warto by zrobić wideo poświęcone Next War Poland, ponieważ no, jest to na pewno w Polsce najbardziej interesująca dla naszych graczy gra. Zaznaczyć trzeba, że ja posiadam pierwszą edycję tej gry, wydaną w 2017. Wyszła już bodajże druga edycja, która uwzględnia wszystkie zmiany przede wszystkim w Wojsku Polskim, które zaszło od 2017 roku, a jak się domyślacie, było tego trochę. Dotyczy to ewentualnego wprowadzenia na wyposażenie polskiej armii F-35, sformowania WOT-u itd., a także zmian w amerykańskiej armii, rosyjskich armii itd. Natomiast te wszystkie zmiany dotyczą powiedzmy szczególików i tam detali, ale podstawowa kwestia związana z zasadami pozostaje bez zmian. Więc nawet jeżeli macie tą nowszą wersję, to bez problemu będziecie mogli ją wykorzystać, wykorzystać to wideo, żeby uczyć się do niej zasad. Natomiast zasadnicza różnica będzie taka, że z tego co mi wiadomo, to nowa edycja Next War Poland będzie posiadała większą mapę. A to automatycznie wyklucza już u mnie grę w nią, ponieważ ta edycja jest, można powiedzieć, takim optimum. Więcej już po prostu na stole nie jestem w stanie zmieścić, żeby móc nią grać, a i tak, żeby móc nią grać, będę i to nagrać, będę musiał Wam pokazać sporo akrobatyki moją kamerą, aby wszystko móc elegancko ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się uda. A zatem, do każdej gry poza tą instrukcją mamy dołączone także zasady specyficzne gry. Ta książeczka czyni każdą z gier w cyklu Next War grą wyjątkową, grą inną od poprzednich i sprawia, że na przykład pewne nawyki, pewne taktyki, które sobie opracowaliśmy w poprzednich grach, w kolejnych mogą okazać się złudne, mylące albo wręcz niebezpieczne. Mamy tutaj całą masę zasad dodatkowych poświęconych tej konkretnej bitwie uwzględniającej właśnie specyfikę danego terenu, państw biorących w niej udział itd. oraz scenariusze. Scenariusze podzielone są na dwie grupy. Standard Scenarios i Advanced Scenarios. Standard Scenarios to są scenariusze do zasad standardowych. One są, jak powiedziałem, proste, łatwe i szybkie. Zwykle jest tak, że jest kilka mniejszych, takich wprowadzających, uczących nas, można powiedzieć, podstaw mechaniki i jeden większy, pozwalający rozegrać całą kampanię
z zasadami standardowymi, natomiast scenariusze Advanced są dużymi scenariuszami obejmującymi wszystko, tyle że uwzględniającymi różny rozkład sił po obu stronach. I nimi się dzisiaj zajmiemy. Mamy zawsze trzy takie scenariusze. Pierwszy to Tactical Surprise, przepraszam, pierwszy to Strategic Surprise, drugi to Tactical Surprise i trzeci to Extended Build-up. I przyjmijmy, że chcemy grać właśnie taki jeden z tych scenariuszy. Tu mamy fragment poświęcony tym scenariuszom i musimy dokonać czterech kroków po kolei. Najpierw wybrać scenariusz. Na potrzeby tego wideo postanowiłem wybrać Tactical Surprise. Następnie należy rozłożyć jednostki na mapie zgodnie z zestawieniem. Allied, czyli w tym przypadku NATO, zaczyna pierwsze. Więc tak. Sprawdzamy rozstawienie wojsk NATO. W tym przypadku, co do jednostek polskich, mamy je w większości rozstawione na konkretnych polach, a część z nich zaczyna gdziekolwiek w Polsce. Dodatkowo musimy rozstawić jednostki krajów bałtyckich. I tym się teraz zajmę. To znaczy, ja już to zrobiłem i powiem Wam, co i jak z tym zrobić. Więc tak, aby móc to wszystko ogarnąć, będę musiał sporo manewrować telefonem. I sytuacja wygląda następująco. Jak powiedziałem, Polacy zaczynają gdziekolwiek w Polsce w większości, a część w konkretnych miastach. To dotyczy jednostek mających tam swoje konkretne garnizony w poszczególnych miastach, a część możemy rozstawić gdziekolwiek, więc tu widzicie rozstawienie wojsk polskich. Co do państw bałtyckich, one również mają swoje siły. Nie są one szczególnie imponujące, ale one także występują. Może też przy okazji kilka słów o planszach. W grze mamy dwie plansze. Planszę operacyjną, czyli tą heksową, którą widzieliście przed chwilą, i planszę strategiczną, którą widzicie tutaj. W poprzednich grach w tym cyklu mieliśmy tak, że była tylko jedna plansza, ta plansza operacyjna, którą heksowa, i kilka mniejszych plansz obejmujących często pozostałe rzeczy. Od Next War Poland GMT zmieniło koncepcję i zamiast tego drukuje dwie plansze. Jedna to jest plansza właśnie strategiczna, czyli ta, a druga to jest plansza operacyjna, czyli ta heksowa. Jest to rozwiązanie nieco wygodniejsze, aczkolwiek no znowu wymagające nieco więcej przestrzeni do swobodnej gry. Więc tak, wojska krajów bałtyckich zaczynają w swoich krajach. Te kraje, jak widzicie, są podzielone na regiony umownie, można powiedzieć, nazwijmy je geograficznymi, a część z nich zaczyna w kubeczku. Wszystkie te, które są oznaczone literką R w prawym górnym rogu, musimy wrzucić do kubeczka. One będą losowane w trakcie rozgrywki jako losowe uzupełnienia dla naszych wojsk. Dodatkowo jednostki lotnicze polskie zaczynają w okienku NATO jako gotowe do użycia. W okienku sił specjalnych zaczynają jednostki polskie i krajów bałtyckich gotowe do użycia. Następnie po rozstawieniu wojsk NATO rozstawiamy Rosjan. Aha, na Bałtyku stacjonuje grupa operacyjna polskiej floty wojennej. I teraz Rosjanie. Rosjanie mają do dyspozycji dwie grupy operacyjne floty wojennej. Jedna stacjonuje na północnym Bałtyku, jedna na południowym Bałtyku. Większość rosyjskich sił zaczyna tutaj na Białorusi. Możemy je rozstawić w Rosji albo na Białorusi. Ja je rozstawiłem w większości na Białorusi, ponieważ najłatwiej będzie mi sięgnąć do moich celów. Mam do dyspozycji dodatkowo cztery dywizje spadochronowe, które zamierzam użyć nie jako jednostek lądowych, ale jako jednostek spadochronowych, więc będę je zrzucał. A część jednostek rosyjskich zaczyna na planszy operacyjnej, również na Białorusi. Część tutaj niedaleko Białego Stoku, a część tutaj niedaleko Bielska, w rejonie Brześcia i Terespola. Tutaj zostawiłem jedną rosyjską 24. Gwardyjską Dywizję Czołgów, a praktycznie wszystkie siły białoruskie stacjonują tutaj naprzeciwko Augustowa i Białego Stoku. Ich celem będzie szybki atak na Białystok. Zobaczymy, czy Kononowicz i spółka zdołają go obronić. Dodatkowo mamy jeszcze obwód kaliningradzki, gdzie stacjonują pewne siły rosyjskie, a przede wszystkim wyrzutnie S-400, które bardzo istotnie w tej grze zmieniają sytuację obrony przeciwlotniczej. Ale o tym za chwilę.
Teraz ktoś mógłby pytać, no dobra, a gdzie NATO? Spokojnie. Udział NATO nie jest taką prostą sprawą, jakby się mogło wydawać i nie wynika to bynajmniej z mniej lub bardziej osobnej polityki naszego rządu, ale z zasad tej gry, która dość szczegółowo określa kwestie związane z udziałem NATO. Trzeci krok w rozstawieniu brzmi, określ modyfikator rzutu kością dla wejścia w życie artykułu 5 NATO. A zatem, idziemy do zasad specjalnej gry i mamy tutaj dział poświęcony artykułowi 5 NATO. Mamy dwie opcje wybrania modyfikatora dla tegoż artykułu. Czemu to jest ważne? Pod koniec każdego etapu będziemy wykonywać rzut kością. I ten modyfikator będzie nam pomagał lub utrudniał, w zależności jaki on będzie, w szansach wprowadzenia artykułu 5 w życie, a zatem pełnego użycia wszystkich sił NATO. Mamy dwie opcje określenia, jak ten modyfikator będzie wyglądał. Albo losową, albo określoną przez nas. Losowa polega na tym, że po prostu rzucamy kością K10 i określamy na podstawie wyniku, jaki ten modyfikator ma być. Może być on od najgorszego minus 1 do najlepszego plus 3. Możemy też wybrać go automatycznie. Wtedy po prostu gracz dowodzący siłami NATO wybiera jeden z modyfikatorów i w zależności od jego wyboru taka liczba punktów zwycięstwa na starcie gry jest przyznawana jednej ze stron. Czyli jeżeli wybierzemy sobie modyfikator negatywny albo obojętny, to gracz aliancki, czyli natowski, dostaje 20 albo 10 punktów zwycięstwa, a im lepszy modyfikator sobie wybierzemy, tym więcej punktów zwycięstwa dostanie na starcie gry gracz rosyjski. Ja postanowiłem, że na starcie wybiorę zerowy, czyli gracz aliancki, czyli natowski, dostaje już na początku gry 10 punktów zwycięstwa. Ktoś może pomyśleć, że to jest dużo, nieprawda. Szybko się przekonacie, że to nie jest nic, co by było jakieś takie decydujące, acz może się to okazać ważne. I teraz do czego będzie służył nam ten modyfikator? W trakcie każdej reinforcement and replacement phase będziemy rzucać kością. Będziemy do tego dodawać cały szereg modyfikatorów, w tym ten także, który określiliśmy przed chwilą. Będziemy dodawać wynik, który, modyfikatory wynikające z tego, czy jakaś jednostka NATO, która jest, nie jest polską, bałtycką albo amerykańską, poniosła straty, czy lotnictwo takie samo poniosło straty, czy Rosjanie kontrolują obszar basenu Bornholmskiego. I za te modyfikatory będziemy dodawać do rzutu kością. Jeżeli uzyskamy wynik 11 lub więcej, wtedy NATO wchodzi na pełnej kobiecie lekkich obyczajów i mamy do dyspozycji wszystkie siły NATO. Czy to oznacza, że bez tego nie będziemy musimy czekać, aż dostaniemy cokolwiek od NATO? Wcale nie. Wcale nie, ponieważ pewną ilość jednostek NATO na starcie posiadamy. Co? To już określa nam osobna karta pomocy, NATO and US Setup, i tutaj musimy określić wszystko w zależności od tego, jaki scenariusz gramy. Gramy Tactical Surprise. Więc musimy teraz wykonać kilka kroków związanych z tym, jakie siły i gdzie będziemy mieli. Na początku. Odłóż na bok wszystkie sztaby, helikoptery szturmowe oraz siły specjalne NATO, a następnie włóż do kubeczka następujące jednostki. Gramy Tactical Surprise, czyli wszystkie powyższe i jednostki korpusu szybkiego reagowania. A zatem niemieckie, francuskie, kanadyjskie, duńskie, holenderskie oraz brytyjskie bataliony oraz włoskie pułki. 66 Friuli, Ser Friuli i Genoa Friuli, a także, jak tutaj mamy z racji tego, że gramy Tactical Surprise, także jednostki korpusu szybkiego reagowania. Te wszystkie jednostki wkładamy sobie do kubeczka, więc potrzebujemy do tej gry kilku kubeczków albo innych takich rzeczy do losowego wyciągania. Mieszamy to wszystko i następnie losujemy dwie z nich. Co tam wylosowałem? Jeden włoski batalion piechoty i holenderskich Marines. Tak sobie, ponieważ nie wylosowałem ani jednej brygady szybkiego reagowania, a brygady, jak możecie się domyśleć, są silniejsze od batalionów. Niemniej mamy dwa bataliony. I teraz tak, gdybym wylosował jednostki przynależne do tej samej formacji albo tego samego państwa, to otrzymałbym także sztab i śmigłowce szturmowe tej grupy, natomiast no nie, każdy z nich jest innego państwa i należy do innej formacji, to jest bowiem Friuli, ci nie mają żadnej formacji.
Więc tak, następnie muszę je rozstawić. Rozstawiam je również przy użyciu sztukością i zgodnie z tą tabelką. Dla każdej z nich wykonuję zatem rzut. Najpierw dla Włochów. 1. Estonia. Czyli mogę ich umieścić gdziekolwiek w Estonii. A zatem rzućmy kością, rzućmy okiem na Estonię. Umieszczę ich powiedzmy w Tallinie. Następnie Holendrzy. 5. Jakikolwiek heks w Polsce. Dobra. To nie jest silna jednostka. Umieszczę ich w Sokołowie Podlaskim. Tutaj wiele tu pewnie nie zdziałają, ale zawsze to coś. Po rozstawieniu tych jednostek następnie wszystkie jednostki NATO, które nie są jednostkami sztabowymi, śmigłowcami szturmowymi oraz siłami specjalnymi, a także nie należą do USA, Polski i krajów bałtyckich, to wszystkie te pozostałe należy włożyć do tego kubeczka i z niego będziemy w przyszłości ciągnąć uzupełnienia. Kolejny krok to Baltic Policing, czyli stała operacja państw NATO prowadzona nad obszarem krajów bałtyckich, w ramach której siły powietrzne NATO patrolują ten obszar. Możemy wybrać, musimy wykonać rzut kością i określić, z jakiego państwa będziemy mogli wybrać sobie jedną jednostkę lotniczą. Rzuciłem 4. To jest Holandia, czyli mogę wybrać jedną jednostkę holenderskiego lotnictwa i umieścić ją w okienku gotowości bojowej. A zatem wybrałem holenderskie F-16 i one trafiają do okienka Ready państw NATO. Więc poza Polakami, którzy już tam zaczynają, mamy w tym momencie jedną jednostkę F-16. Dobrze. Następnie. Włóż wszystkie jednostki niemieckie, lotnicze, niemieckie, brytyjskie i francuskie, za wyjątkiem Rafale M, do kubeczka, a następnie wylosuj 9 z nich. Więc tak też zrobiłem. Znowu wymieszam. 2, 4, 6, 8 i 9. Tu jest teraz taki fragment, który wielu graczy wprawiał w konfuzję, bo jest napisane, że po wylosowaniu tych jednostek należy umieścić je w NATO Basing Box. I to ludzie pytali, co to jest NATO Basing Box. To jest po prostu to okienko, gdzie umieszczamy jednostki lotnicze NATO. Więc wszystkie te jednostki, które tutaj wylosowaliśmy teraz, możemy umieścić w okienku lotniczym NATO i one będą też do naszego użytku na początku gry, co jest niewątpliwie dobrą wiadomością, ponieważ uczyni nas nasze siły lotnicze nieco mocniejsze, acz złą wiadomością od razu jest to, że nie wszystkie te jednostki będziemy mieli od samego początku do wykorzystania. Tu od razu mam właśnie tą wiadomość, że część tych jednostek będzie później przesuwana, przemieszczana i tak dalej, ale tym się zajmiemy na późniejszym etapie. Ktoś mógłby mi spytać, czemu nie tłumaczę od razu tych wszystkich wskaźników, które są na żetonach. Do tego dojdę w odpowiednich momentach gry. Uważam, że w tym momencie na razie skupmy się na kwestiach związanych z samym początkowym rozstawieniem sił. I tak. Mamy informację następnie, że jednostki morskie NATO wchodzą jako posiłki, natomiast jeżeli wylosowaliśmy na tym etapie jednostkę brytyjskich komandosów, wówczas możemy otrzymać także na starcie jedną brytyjską jednostkę amfibijną, no ale nie wylosowaliśmy, a zatem nie otrzymujemy żadnych tego typu jednostek. Zatem możemy teraz przejść do naszych kolegów zza oceanu. Amerykanie także udzielą nam na początku pewnego wsparcia. Na początku bierzemy drugi pułk kawalerii pancernej i umieszczamy go w Niemczech, czyli znajduje się on tutaj i będziemy mogli go wykorzystać. Następnie musimy wylosować jedną amerykańską brygadową grupę pancerną
wylosowałem już, i wziąć jedną jednostkę śmigłowców szturmowych z tej samej grupy, z tej samej jednostki co ta grupa, czyli on pochodzi z pierwszej dywizji kawalerii, i biorę także jedną jednostkę AH-64 z pierwszej dywizji kawalerii i muszę określić, gdzie ona będzie umieszczona na początku gry. To określam przy pomocy tej tabelki, tak samo jak poprzednio, czyli 4, Lituania, Land Area or Hex, czyli mam do wyboru, mogę umieścić ją na Litwie, na którymś z tych obszarów Litwy, albo na planszy, ponieważ plansza operacyjna także posiada pewien obszar Litwy. Pytanie, co chcę zrobić? Umieszczenie jej gdziekolwiek jest dla mnie niezbyt dobrą wiadomością, ponieważ Litwa jest naturalnie pierwszym celem ataku Rosjan, więc prawdopodobnie jednostka ta będzie przeznaczona na straty. A zatem myślę, że zrobię tak. Umieszczę ją w Rzemita Tetitia, Rzmuć podejrzewam po naszemu. Więc czemu? Bo tu jest port. A porty są takimi punktami, gdzie, przez które często płyną posiłki, więc jakby co, to jest taki dobry punkt do obrony, tak mi się wydaje przynajmniej. Aczkolwiek no kiepsko wylosowałem. Wolałbym wylosować gdziekolwiek w Polsce, wtedy łatwiej mi było ją wykorzystać. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o te najbardziej bazowe amerykańskie posiłki. Otrzymamy ich na starcie jeszcze więcej, ale tym się zajmiemy na chwilę. Na razie zajmiemy się tym, co dostajemy w ogóle na początku zawsze rozgrywki. Czyli teraz amerykańskie siły lotnicze. Zaczynamy od amerykańskich bombowców. I tak, gramy w scenariusz Tactical Surprise, a zatem bombowce B1 i B2 zaczynają w Ready Box w USA, natomiast B-52 we Flown Box. A zatem B1B i B2A umieszczam w Ready Box, czyli będą one natychmiast gotowe do użycia, a B-52 we Flown Box, czyli w tym pierwszym etapie gry nie będą gotowe do użycia, będą przygotowywane dopiero do działania. Pudełkami lotniczymi też się zajmiemy za jakiś czas. Następnie bierzemy jednego F-16 i umieszczamy go w okienku gotowości NATO, czyli dołączamy do tego całego lotnictwa, które tam wcześniej umieszczaliśmy, i będziemy mieli do dyspozycji jednego F-16. I to by było tyle, jeżeli chodzi o amerykańskie lotnictwo bojowe. Natomiast mamy jeszcze dwa inne typy amerykańskiego lotnictwa, czyli lotnictwo floty i lotnictwo korpusu Marines. I tym lotnictwem zajmiemy się teraz. Czas na US Navy. Gramy się na już Tactical Surprise, a zatem na starcie dostajemy dwie grupy lotniskowcowe, jedną grupę, dwie grupy lotnicze, po jednej dla każdego lotniskowca, oraz dwie grupy amfibijne. I tak, każdy lotniskowiec ma na swoim pokładzie jedną grupę lotniczą złożoną tak. Z jednego F-18E, czyli samolotów czysto, właściwie prawie że czysto myśliwskich, jednej grupy EA-18G, tak zwanych growlerów, czyli samolotów do zwalczania, do walki elektronicznej oraz zwalczania wrogich systemów przeciwlotniczych, i dwie grupy wielozadaniowych EA-18F. I teraz tak, wszystkie te jednostki morskie zaczynają w okienku Morza Północnego, czyli musimy przesunąć i umieścić je wszystkie na Morzu Północnym. Natomiast samoloty zaczynają w okienkach lotniskowców, przy czym są one podzielone na dwie grupy. To jest trochę inaczej zrobione niż w poprzednich grach z cyklu Next War. W poprzednich grach z cyklu Next War mieliśmy tak, że każdy lotniskowiec miał osobno swoje okienko. Tutaj natomiast podzielono to inaczej. Jedno okienko jest dla samolotów stacjonujących na lotniskowcach na Morzu Północnym, a jedno jest dla tych, które stacjonują na lotniskowcach na Morzu Bałtyckim. Na chwilę obecną wszystkie nasze samoloty są na Morzu Północnym, więc wszystkie możemy umieścić w tym okienku. I ma ono bardzo istotne ograniczenie, bo tutaj mogą z tego okienka misje mogą wykonywać tylko samoloty mające dystans long, a wszystkie nasze samoloty na lotniskowcach mają dystans medium, czyli póki one są tutaj, one są bezpieczne w miarę przed atakiem i wroga, ale jednocześnie same nie będą mogły za dużo robić. Czy to wszystko? Wcale, że nie, bo zapomnieliśmy jeszcze o United States Marine Corps.
siły Korpusu Piechoty Morskiej w scenariuszu Tactical Surprise składają się z tych sześciu batalionów sztabu 3 MF, jednej jednostki śmigłowców AH-1Z oraz jednej jednostki FA-18. Dodatkowo w scenariuszu Strategic Surprise bierze sztab 29 MEU, natomiast jest zaznaczone, że on bierze udział tylko i wyłącznie w scenariuszu Tactical Surprise, Strategic Surprise, a zatem w Tactical Surprise go usuwamy z rozgrywki, nie bierze on udziału. Jednostki te zaczynają na jednostkach amfibijnych stacjonujących na Morzu Północnym. I teraz tak. Od razu jedną kwestię omówię związaną z zasadami. Zauważcie, że każda jednostka amfibijna ma pod nazwą cyferkę. Cyferka ta określa ładowność tej jednostki. Ładowność tej jednostki wynosi w tym przypadku 4. Oznacza to, że ona może zawierać na swój pokład jednostki o łącznej wartości 4 punktów stosu. Punkty stosu to jest ta cyferka znajdująca się tutaj w lewym bocznym rogu żetonu. Więc ta jednostka może zabrać 4 punkty stosu, a zatem 1, 2 i 3. To załaduje na jedną grupę amfibijną. A tu 1, 2 mogę załadować na to. Dodatkowo na jednostkach amfibijnych mogą stacjonować także śmigłowce, więc doładowuję je do tej grupy amfibijnej. A samoloty? Samoloty mamy wybór. Możemy umieścić je w okienku lotniskowców albo w okienku jednostek lotniczych NATO. Umieszczę je w okienku jednostek lotniczych NATO zatem. Dodatkowo zasada specjalna mówi nam, że jeżeli chcemy, będziemy mogli skorzystać z zasad opcjonalnych, pozwalających nam zastąpić część jednostek amerykańskich jednostkami F-35. No ale tym się zajmiemy później, kiedy dojdziemy do zasad opcjonalnych scenariusza. Na razie zajmujemy się rozstawieniem. Więc to by było takie rozstawienie, można powiedzieć, startowe. Kolejna rzecz związana z rozstawieniem, bo jeszcze nie skończyliśmy, o dziwo, to jest rozstawienie, to są posiłki. Każdy scenariusz, przepraszam, gdzie zaczynamy? O, tutaj. Każdy scenariusz określa nam, do jakiego stopnia możemy już wykorzystywać posiłki. Gramy w scenariusz Tactical Surprise, a zatem zobaczmy. Jest zaznaczone. USA już wprowadziło posiłki AD. Co to znaczy? Bierzemy tabelę amerykańskich posiłków i wszystkie żetony jednostki określone w punktach od A do D. Te jednostki musimy teraz sobie znaleźć. A zatem odłożyłem sobie tutaj wszystkie amerykańskie jednostki, które pochodzą z podpunktów od A do D. Przy czym, tak, ignorujemy umieszczone tutaj punkty cruise, ponieważ one zostały już uwzględnione w scenariuszu, jak to zostało zresztą zaznaczone tutaj w opisie. Natomiast musimy jeszcze dobrać jednostki lotnicze. Zwróćcie uwagę, że niekiedy mamy dwa random draws i dwa random draws. Oznacza, że musimy łącznie wylosować 6 amerykańskich jednostek lotniczych. Z kubeczka. 2, 4, 6 i one będą również do naszej dyspozycji. Jednostki, które tutaj są, mogą być umieszczone gdziekolwiek na terenie Niemiec albo Polski. Więc ja je teraz sobie rozmieszczę i za chwilę Wam to wszystko pokażę. A zatem Amerykanie zostali rozstawieni w sposób następujący. 173. Brygada obstawiła Suwałki, a 82. tak dosyć kordonowo broni tej głównej linii Warszawy na linii Mińsk-Mazowiecki, Węgrów, Ostrów Mazowiecki ze sztabem w Wyszkowie oraz śmigłowcach stacjonujących w bazach lotniczych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Szymanach. Więc to by było już wszystko, jeżeli chodzi o rozstawienie naszych jednostek. Aha, amerykańscy Marines są na grupie amfibijnej, która dołączyła do poprzednich, która znajduje się na Morzu Północnym. Natomiast całe amerykańskie lotnictwo jest umieszczone w okienku lotniczym NATO. Jak widzicie, w stosunku do skromnych sił polskich oraz tych, które mieliśmy z racji air policing, teraz te siły natowskie są wyraźnie mocniejsze. Jednak ten scenariusz daje, powiedzmy,
jeżeli chodzi o lotnictwo, zwłaszcza lepszą sytuację startową NATO, niż jeżeli zaczynamy na scenariuszu Strategic Surprise, gdzie NATO zostaje złapane, no można powiedzieć, ze spuszczonymi spodniami i tam sytuacja startowa NATO, zwłaszcza w powietrzu, jest naprawdę ciężka. Zaliczyliśmy zatem trzeci i czwarty krok przygotowań do scenariusza. Przechodzimy do kroku piątego. Zgódź się lub wybierz zasady opcjonalne i dostosuj do nich punkty zwycięstwa. A zatem tak. Gra wprowadza cały szereg zasad opcjonalnych w punkcie 16, które możemy lub nie musimy wykorzystywać. Wprowadzenie każdej z nich zmienia nieco startową ilość punktów zwycięstwa, bo oddziaływują one pozytywnie bądź negatywnie na graczy. Ja nie będę z nich za dużo wprowadzał, bo uważam, że pokomplikowałoby to zasadę. Natomiast jedną zasadę, jednego z nich skorzystam, czyli Aegis Ashore. Zakłada on, że gracz NATO ma rozbudowaną bazę w Redzikowie, gdzie znajduje się system Aegis. Obecność tego systemu pozwala nam roztoczyć obronę przeciwlotniczą w wersji zaawansowanej na całym basenie Morza Bałtyckiego. I z tego skorzystam. Biorę zatem żeton Aegis Ashore i umieszczam go na mapie operacyjnej na heksie w Redzikowie pod Słupskiem. I on oznacza, że gracz non-allied, czyli gracz w tej grze rosyjski, otrzymuje 10 punktów zwycięstwa. Tak więc ilość punktów zwycięstwa się nam wyrównała. Mamy na starcie po tyle samo. Innych zasad opcjonalnych nie będę wprowadzał, żeby nie zamieszać za dużo. Byłoby tego sporo. Następny krok. Szósty. Follow the any pre-game special scenario rules in order. Więc idziemy do naszego scenariusza, a zatem Tactical Surprise, i sprawdzamy zasady specjalne scenariusza. Jak widzicie, jest ich tutaj trochę. Po kolei. Inicjatywa. Gracz niealiancki, czyli gracz rosyjski, posiada automatycznie scenariusze, posiada automatycznie inicjatywę w etapach pierwszym i drugim. Czyli w tym etapie gracz rosyjski posiada inicjatywę, co zaznaczyłem sobie tutaj, kładąc żeton rosyjski na okienku inicjatywa. Następnie zaskoczenie. Wszystkie ataki gracza niesprzymierzonego, czyli rosyjskiego, w fazie w inicjatywnym i eksploatacyjnym segmencie walki w pierwszej turze otrzymują bonus plus 1 w tabeli wyników walki. To jest ważne, ponieważ dotyczy to tylko pierwszej fazy walki, czyli inicjatywnej fazy walki, ponieważ jeżeli dany gracz posiada inicjatywę, to tura podzielona jest na dwie fazy. Inicjatywną i podstawową fazę ruchu i walki. Jeżeli żaden gracz nie posiada inicjatywy, wtedy tylko rozgrywamy podstawową fazę ruchu i walki. I w tej inicjatywnej, w pierwszym etapie, gracz rosyjski będzie posiadał ten bonus w postaci plus 1 do rzutów, do określenia wyników tabeli walki. Bardzo dobra rzecz. Szkoda, że tak krótko. Następnie pogoda. Gracz rosyjski sam określa pogodę w pierwszym etapie. Czyli w tym przypadku łatwo zdecydować, gracz rosyjski postanawia, że będzie ona dobra. Następnie zasada dotycząca straży granicznej. Jest ona określona w podpunkcie 5.1 zasad specjalnych gry, więc przenieśmy się tam teraz. 5.1 Border Guards. Jest. Wprowadzenie tej zasady oznacza, że gracz rosyjski musi wydać dwa dodatkowe punkty ruchu za każdym razem, kiedy przekracza granicę polską w pierwszym segmencie ruchu. Czyli to uwzględniamy. Położyłem sobie żeton Border Guards na okienku pierwszego etapu, aby o tym pamiętać. Wracamy do Tactical Surprise i kolejnych zasad specjalnych. Pre-game movement. Po rozstawieniu aliancki gracz może poruszyć każdą swoją jednostkę na operacyjnej mapie zgodnie z jej pełną szybkością. Units, jednostki nie mogą się, nie mogą przy okazji tego ruchu niszczyć lub budować mostów, wykonywać ruchu aeromobilnego, transportowego, transportu lotniczego lub zrzutów spadochronowych. Nie mogą wchodzić do obcych państw, ale strefy kontroli nie oddziaływują przez granice. Czyli gdybym teraz chciał, mógłbym dodatkowo wykonać ruch wszystkimi jednostkami NATO i
przemieścić je. Gdybym na przykład chciał to zrobić, no w tym momencie nie chcę już tego robić, ale gdybym na przykład doszedł do wniosku, że moje rozstawienie gdzieś ma jakąś wadę, mam jakąś lukę w obronie czy coś, to mogę teraz dokonać tej zmiany. I przechodzimy do kolejnego etapu, kolejnego segmentu dosyć ważnego, czyli kontrola morska. Kolejną akcją, którą musimy wykonać, są rzuty na kontrolę obszarów morskich. Rzućmy okiem zatem na mapę morską i mamy, można powiedzieć, dwa rodzaje obszarów morskich. At sea zone, czyli obszary morskie, i inshore box, czyli obszary przybrzeżne. Kontrola jednych wynika z drugich, natomiast w tym etapie działań, przed rozpoczęciem gry, musimy wykonać wyłącznie rzuty na kontrolę obszarów morskich. Obszary przybrzeżne traktowane są na początku jako obszary typu contested, czyli takie, nad którymi nie ma nikt bezpośredniej kontroli. Co jest ważne, są na planszy dwa obszary morskie, czyli obszar Morza Północnego oraz obszar Zatoki Fińskiej, które są oznaczone flagami. Oznacza to, że te obszary przez cały czas gry pozostają pod kontrolą tego gracza, którego to jest flaga, czyli Morze Północne, NATO, Zatoka Fińska, Rosja, i one nie mogą w trakcie gry zmienić swojej przynależności. Druga ważna zasada to jest taka, że NATO może kontrolować obszar morski tylko i wyłącznie, jeżeli kontroluje obszar sąsiedni. Co to oznacza w praktyce? Że aby kontrolować obszar Morza Południowego Bałtyku, NATO musi kontrolować obszar basenu bornholmskiego. Aby kontrolować obszar północnego Bałtyku, NATO musi kontrolować obszar południowego Bałtyku. Aby kontrolować Zatokę Botnicką, NATO musi kontrolować obszar północnego Bałtyku. Tak więc można powiedzieć, mamy tę taką stopniową kontrolę, której linii musimy się trzymać. Jeżeli uzyskamy wynik kontroli przez NATO obszaru na przykład północnego Bałtyku, a NATO nie kontroluje południowego Bałtyku, wówczas wynik ten jest traktowany jako brak kontroli, czyli wynik contested, kiedy to żadna ze stron nie posiada bezpośredniej kontroli nad danym obszarem. Rozpocznijmy zatem rzuty określające kontrolę. Zaczynamy od basenu bornholmskiego. Korzystamy z tabeli Sea Control. I tak, jeżeli uzyskamy wynik 2 lub mniej, kontrola Rosjan, wynik 3-5, nikt nie ma kontroli, wynik 6, kontrola NATO. Natomiast mamy tutaj całą masę modyfikatorów, które musimy uwzględnić w tych rzutach. Po pierwsze, za obecność jednostek morskich danych stron, nie w basenie bornholmskim, nie mamy ani jednej jednostki morskiej, żadnej ze stron. Następnie, poziom zagrożenia okrętów podwodnych, on na starcie wynosi 4 dla Rosjan, jak tutaj widać. Czyli mamy minus 4. Poziom zwalczania okrętów podwodnych wynosi on 2 dla NATO. A zatem mamy minus 4 plus 2, czyli w tym momencie modyfikator wynosi minus 2. Następnie, za każdy port znajdujący się w sąsiedniej strefie, który należy do obszaru przyjaznego. Mamy tutaj dwa takie porty. Jeden na Bornholmie i drugi w Niemczech. Czyli mamy plus 1 i plus 2, czyli mieliśmy minus 2, teraz mamy plus 2, czyli 0. I następnie modyfikator za Bornholm wynosi plus 3 dla NATO. Czyli rzucamy z łącznym modyfikatorem plus 3. Wyrzuciłem 9. Plus 3 daje 12. Oznacza to, że NATO kontroluje obszar basenu bornholmskiego. Umieszczam tutaj żeton kontroli NATO. Obszar Bornholmu jest na początku gry traktowany jakby był pod kontrolą NATO, więc nie wykonywałem tutaj rzutu kością. Natomiast teraz wykonujemy rzut dla basenu Morza Bałtyckiego Południowego. Mamy tutaj po jednej jednostce lądowej morskiej każdej ze stron, więc one się będą znosić, bo mamy minus 1 za rosyjską, plus 1 za polską, czyli 0. Następnie taki sam za okręty podwodne, czyli minus 4 za rosyjski poziom zagrożenia okrętów podwodnych i plus 2 za poziom zwalczania okrętów podwodnych NATO, czyli mamy minus 2. Następnie mamy dwa przyjazne porty przyległe do tej strefy, czyli w Polsce oraz na Litwie, czyli plus 2, czyli mieliśmy 0, czyli mieliśmy minus 2, teraz mamy 0. Następnie mamy minus 1 za port w Kaliningradzie, czyli minus 1 i plus 1 i plus 3 za Gotlandię. Czyli mamy łącznie minus 1 i plus 3, czyli łączny modyfikator wynosi plus 2. Wykonuję rzut kością. 6 plus 2 to jest 8, wynik wyższy niż 6, a zatem
NATO kontroluje południowy Bałtyk. To jest dobra wiadomość dla nas. Oczywiście, jeżeli gramy NATO, umieszczam tutaj żeton obszaru kontroli i teraz północny Bałtyk. Jak tu wygląda sytuacja? Mamy jedną grupę rosyjską, czyli mamy minus 1. Mamy wskaźnik zagrożenia okrętów podwodnych 4, czyli minus 5. Poziom zwalczania okrętów podwodnych 2, czyli minus 3. Jeden przyjazny port, czyli minus 2. I Gotlandia pod kontrolą NATO, czyli plus 3, czyli plus 1. Łączny modyfikator wynosi zatem plus 1. Plus 6. 6 plus 1 to jest 7, czyli ten obszar także zaczyna grę pod kontrolą NATO. Tak więc NATO kontroluje praktycznie wszystkie obszary morskie i została nam ostatecznie Zatoka Botnicka. Tutaj będzie sytuacja trochę inna. Mamy tak, minus 4 za zagrożenie okrętami podwodnymi, plus 2 za zwalczanie okrętów podwodnych, bez żadnych innych modyfikatorów, czyli mamy minus 2. 4 oznacza to, że jest contested, czyli że nikt nie kontroluje tego obszaru. Dla Inshore Box na początku gry nie rzucamy kośćmi, a zatem te obszary są poza kontrolą, poza kontrolą graczy. Kolejną akcją, którą musimy wykonać, jest namierzenie jednostek morskich, które znajdują się na morzu. To jest akcja, której wymaga od nas scenariusz. Wykrycie może mieć dwustopniowy charakter. Pierwszy stopień to jest point detection, czyli bardzo dokładne wykrycie, gdzie dana jednostka się znajduje, a druga to jest area detection, czyli ogólne wykrycie, gdzie jednostka się znajduje. Mamy do tego stosowną tabelkę oczywiście tutaj i jeżeli uzyskamy wynik 2 lub mniej, to mamy point detection, jeżeli 3 lub 4 area detection, jeżeli 5, to znaczy, że nie mamy wykrycia. Oczywiście do każdego do rzutu mam jeszcze dużo modyfikatorów, a dodatkowo mamy modyfikatory na planszy. Zauważcie, że, że mamy tutaj na każdym obszarze morskim taki radar, który dodaje nam modyfikatory. Wykorzystujemy ten obszar, by namierzyć jakąś jednostkę, to musimy uwzględnić modyfikator dla danej strony. Zacznijmy tutaj, to będzie najprostsze. Po kolei za modyfikatory przelećmy. Najpierw za pogodę. Za sztorm albo za overcast nie mamy, pogoda jest clear. Następnie, modyfikator tego obszaru morskiego, jeżeli namierzamy grupę rosyjską, to namierzają NATO, czyli mamy minus 1. Następnie, za obszary sąsiednie. Kontrolujemy Saremę i zauważcie, że jeżeli gracz kontroluje Saremę, to dostaje tutaj minus 1 też do namierzenia jednostek w tym obszarze Bałtyku, czyli mamy minus 1 i minus 2. Gotlandia też nam daje, ale Gotlandii nie kontrolujemy. Gotlandia jest częścią Szwecji. Szwecja jest na początku gry neutralna. Następnie Avax Advantage. Avax Advantage na początku gry wynosi minus 3. Wynosi 3. Czyli mieliśmy już minus 2, teraz mamy minus 5. Następnie za przyjazną jednostkę w sąsiednim obszarze, w obszarze przybrzeżnym, nie mamy żadnej jednostki przybrzeżnej. Za wskaźnik przewagi powietrznej nie ma go na początku gry. Za każdą sojuszniczą jednostkę nie mamy tu żadnych sojuszniczych jednostek. I za amerykańskie grupy lotniskowcowe nie mamy tu żadnej grupy lotniskowcowej, czyli mieliśmy łącznie modyfikator minus 5. Wykonuję zatem rzut kością. 5 minus 5. To jest 0, czyli ta rosyjska jednostka jest point detected, czyli bardzo dokładnie namierzyłem jej położenie. Kolejny test dla tej jednostki. Więc tak, próbuję namierzyć ją na to, więc mam minus 2. Następnie mam modyfikatory za obszar Bornholmu, też minus 2, czyli minus 4 już w tym momencie. Minus 3 za Avax Advantage, czyli minus 7. I jedną sojuszniczą jednostkę, czyli minus 8. Czyli łączny modyfikator w tym przypadku wykrycia to minus 8. 4, no bez problemu, dokładnie namierzyłem rosyjską jednostkę. A teraz Rosjanie mogą robić to samo ze mną. Mamy tutaj jednostkę polskiej floty i zobaczmy.
Rosjanie mają modyfikator do mierzenia minus 1, minus 2, ponieważ kontrolują Kaliningrad. I to są chyba wszystkie modyfikatory dla Rosjan w tym momencie. Tak, to są wszystkie modyfikatory dla Rosjan. A zatem wynoszą one minus 2, wykonuje rzut kością, 9, minus 2 to jest 7, a zatem Rosjanie jej nie namierzyli. Następnie dla obszarów, dla jednostek morskich znajdujących się na Morzu Północnym. Tutaj Rosjanie mają modyfikator negatywny plus 1. Czyli dla każdej z tych grup rzucam kością z modyfikatorem plus 1. Najpierw dla tego lotniskowca 5, czyli area detected. Nie, przy 5 to jest w ogóle niewykrycie. Dla drugiego lotniskowca 9, także go nie wykryłem. Dla tej grupy amfibijnej 4. Plus 1, czyli 5, czyli jej nie namierzyłem. Teraz dla tej grupy 4, czyli jest area detected. I dla tej grupy 6 plus 1, 7, czyli tak wygląda poziom wykrycia na początku gry. No, Rosjanom szczególnie nie poszło. Na to natomiast powiedziałbym, że udało się całkiem nieźle, bo obie grupy morskie rosyjskie zostały namierzone. Ostatnia rzecz, jaka nam pozostała przed rozpoczęciem rozgrywki, jest wynikająca z zasad specjalnych scenariusza możliwość wykonania 10 ataków rakietowych przez gracza rosyjskiego. Gracz rosyjski zaczyna posiadając 18 punktów pocisków cruise i zwykłych pocisków rakietowych. I przed rozpoczęciem gry może wykorzystać 10 tych punktów z każdego rodzaju, aby wykonać ataki na cele wroga. Oczywiście określonymi pociskami można strzelać do określonych celów. I tak, pociskami cruise możemy strzelać do instalacji, czyli do portów, do baz lotniczych. Można strzelać także do lotnisk, do przyczółków. No nie, przyczółków żadnych nie mamy w tym momencie w grze. A także do wrogich instalacji obrony przeciwlotniczej. Ponadto możemy strzelać do wykrytych punktów zaopatrzenia, jednostek morskich oraz dowództwa naczelnego. Natomiast pociskami rakietowymi możemy strzelać do instalacji, lotnisk, wykrytych punktów zaopatrzeniowych i wykrytych sztabów. Na razie nie mamy niczego wykrytego na planszy, poza okrętami, bo wykrycie ma miejsce już w trakcie gry. Natomiast i tak możemy rozdzielić te nasze punkty, by ostrzelać wybrane cele u gracza przeciwnego i tym samym zadać mu, być może przed rozpoczęciem gry, pewne straty i zdobyć punkty zwycięstwa. Więc ja sobie rozdzieliłem już te moje ataki, wykorzystując do tego bardzo przydatne żetony pochodzące z suplementu do serii Next World. Ukazały się jak na razie dwa takie suplementy wprowadzające dodatkowe zasady, dodatkowe żetony, dodatkowe scenariusze i tak dalej. I te żetony są bardzo przydatne, ponieważ pozwalają nam ustalić, gdzie chcemy atakować. Ponieważ przed rozpoczęciem ataków musimy rozdysponować nasze rakiety. Krótko mówiąc, nie możemy na przykład wykonać dwóch ataków rakietowych na dany cel. Okazało się, że nie trafiliśmy, więc deklarujemy kolejny atak. Nie. Musimy najpierw rozdysponować wszystkie ataki, a potem dopiero je wykonać. Więc tak to wygląda i teraz po kolei będę te ataki wykonywał. A zatem wykonajmy te ataki. Do tego będzie nam potrzebna tabelka Advanced Strike. I zacznę od dwóch ataków rakietowych na port na Bornholmie. Wybrałem dwa żetony, dwie rakiety balistyczne, żeby było jasne. Jeden żeton nie oznacza, że atakuje jedną rakietą. Zwykle jeden atak to jest tak mniej więcej około 10 pocisków rakietowych, tak w skali rzeczywistej. I tak. Z zasad wiem, że teren wysp na tej planszy strategicznej jest traktowany jako Roof Woods. A zatem biorę tą tabelkę i tak, wykorzystuję tutaj skudy i celem jest teren na Roof Woods. A zatem przecięcie tego z tym, oto jest kolumna, w której będę szukał wyników mojego ataku. I teraz moje modyfikatory. Modyfikatorów jest tutaj bardzo dużo, ale tak naprawdę do tego konkretnego ataku nie mam żadnego modyfikatora. Więc one mnie w tym momencie nie obchodzą. Wykonuję po prostu rzut kością. Wyrzuciłem 6. 6 w tej tabelce oznacza pudło. Czyli jeden żeton zdejmuję, a Rosjanom obniżam ilość punktów pocisków skut o 1. Następnie wykonuję drugi atak, ponieważ wydałem tutaj dwa żetony.
9, także pudła. Niestety. Ruscy się tutaj nie popisali. Moim kolejnym celem jest ta grupa amfibijna, na którą poświęciłem dwa żetony pocisków Cruise. Ponieważ tylko rakiety Cruise mogą atakować te wykryte jednostki morskie. Nie mogę tego zrobić zwykłymi skudami. I tu już będę miał trochę modyfikatorów. Po pierwsze, jeżeli są to nieamerykańskie pociski Cruise, to dostaję plus 1. Po drugie, jeżeli atakuje cel morski pociskiem Cruise, to dostaje plus 1. A zatem mam modyfikator łączny plus 2. Dla pierwszej rakiety, przepraszam Was bardzo, gdzie będę szukał? Więc tak, celem jest Naval Unit, czyli szukam w tym wierszu, a wykorzystuję pociski Cruise. A zatem tę kolumnę 3 plus 2 to jest 5, czyli pudło. I drugi rzut. 3 plus 2, także 5, czyli oba pociski zostały, nie dosięgnęły celu. Natomiast tak dla przykładu, ponieważ jak powiedziałem, chciałbym Wam pokazać w tej grze nieco więcej, nie trzymać się powiedzmy tak ściśle wszystkiego, ale przede wszystkim pokazać Wam jak najwięcej możliwości. Powiedzmy, że ten pocisk trafił. Powiedzmy, że wyrzuciłem powiedzmy tutaj nie 3, a 2. I mam szansę trafienia, natomiast wciąż mam jeszcze opcję zestrzelenia tego pocisku, ponieważ okręty dysponują czymś, co się nazywa Close-in Weapons System. Jeżeli oglądaliście na przykład sumę wszystkich strachów, to być może pamiętacie scenę, kiedy właśnie Rosjanie atakują pociskami manewrującymi amerykańskie lotniskowce i amerykańskie lotniskowce prowadzą ostrzał tych pocisków, strącając kilka z nich przy pomocy wulkanów i tak dalej. Więc mam tutaj na dole możliwość sprawdzenia. Artyleria przeciwlotnicza grup amfibijnych, ponieważ celem była grupa amfibijna, wynosi 2. A zatem mogę biorę tabelkę zaawansowanej obrony przeciwlotniczej, sprawdzam kolumnę 2, sprawdzam, czy ma to jakieś modyfikatory. Nie mam. Wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 4. Oznacza to, że miałbym dodatkowy modyfikator plus 1 do tego rzutu. Ponieważ artyleria przeciwlotnicza go zestrzeliła, więc kiedy miałem 2 i miałem wcześniej modyfikatory plus 2 za te modyfikatory, to teraz miałbym jeszcze jeden modyfikator plus 1, czyli łącznie miałbym modyfikator plus 3, czyli mój wynik wynosiłby 5, a zatem i tak pocisk Cruise nie osiągnąłby celu, zostałby zestrzelony przez amerykańską artylerię bliskiego zasięgu. Więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ataki na cele morskie. Natomiast to nie kończy bynajmniej moich wszystkich ataków, jeżeli chodzi o pociski rakietowe. Moim kolejnym celem są te dwa lotniska na terenie tak zwanego NATO Holding Box. Co to jest NATO Holding Box? To pole reprezentuje wszystkie instalacje natowskie, które nie znajdują się na planszy. Ponieważ na planszy, jak wiecie, mamy tylko fragmencik, powiedzmy, NATO. Czyli mamy północną Polskę i kawałeczek Niemiec oraz Bornholm i kraje bałtyckie. Natomiast to pole reprezentuje na przykład wszystkie lotniska znajdujące się w Niemczech. I mogę tutaj wykonać dwa ataki pociskami Cruise na te bazy lotnicze, ponieważ są oznaczone ikonką baz lotniczych. I teraz tak. Moim celem jest instalacja, czyli korzystam po prostu z kolumny dla pocisków Cruise, znajdująca się w Roof Woods. A zatem strzelam nieamerykańskimi pociskami Cruise, a zatem mam plus 1 do rzutu kością i wykonuję pierwszy atak. 5 plus 1, 6. Jedno trafienie, czyli umieszczam żeton Strike 1 na tym polu i drugi atak. 9 plus 10, pudło. Czyli tu nie uzyskałem nic. I teraz tak. Jako, że trafiłem bazę lotniczą pociskiem rakietowym, to kładę sobie tutaj żeton Collateral Damage. To oznacza, że po wykonaniu wszystkich moich ataków będę musiał sprawdzić, czy fakt, że trafiłem tę bazę lotniczą, nie oznacza, że na przykład zniszczyłem jakieś samoloty, które stacjonowały akurat na lotnisku, przebazowywały się i tak dalej, i co odniesie się do sił NATO na lotniskach w gotowości bojowej.
Więc zmniejszam oczywiście też o kolejne dwa punkty skalę pocisku, ilość pocisków KRUS, którymi dysponuje gracz rosyjski. Kolejne dwa ataki chcę wykonać na tor obrony przeciwlotniczej NATO, tutaj. I moim celem są po jednym pocisku przeznaczam na, na detection, czyli na systemy radarowe i jeden pocisk na rakiety przeciwlotnicze. Więc tak. Moim celem jest Air Defense Trucks, czyli tutaj. Wykorzystuję pociski Cruise, a zatem korzystam z tej kolumny. Mam plus jeden, ponieważ moim celem, ponieważ wykorzystuję nieamerykańskie pociski rakietowe. 4 plus 1, 5. Pudło. Drugi atak. 4 plus 1, 5. Także pudło. No niestety tu nie wyszło. Gdyby mi się udało, to każde trafienie zmniejszyłoby poziom obrony przeciwlotniczej o 1, 2, w zależności od tego, jak dobrze bym trafił. Wydałem kolejne dwa pociski KRUS, więc znowu o dwa punkty zmniejszam ilość dostępnych dla Rosjan pocisków KRUS. I to byłyby wszystkie ataki na tej planszy. Teraz możemy się przenieść na planszę operacyjną. Tu mam do wykonania dwa ataki. Jeden atak wykonuję na port w Gdańsku. Jest to atak Skudami. Drugi atak na bazę lotniczą w Nowym Dworze Mazowieckim. Więc po pierwsze atak w Gdańsku. Zauważcie, że to jest teren określony jako Urban, nie mylić z Jerzym, więc korzystamy z wiersza Urban i dla kolumny dla skórów. Wykonuję rzut kością. 3, 1. Oznacza to, że na tym porcie mogę umieścić żeton trafienia o wartości 1. Co jest ważne, to się odnosi także do portu na planszy strategicznej, ponieważ ten port jest także przedstawiany na planszy strategicznej, więc ewentualnie szkody z tego wynikające są uwzględniane również tam. A moim ostatnim celem jest baza lotnicza w Nowym Dworze Mazowieckim. 3. To jest teren czysty, więc korzystam z flat, skut, wyrzuciłem 3. Co oznacza, że trafiłem za 1. I tu także będę musiał umieścić żeton Collateral Damage, aby sprawdzić, czy nie zadałem jakichś dodatkowych obrażeń tej instalacji. A więc Strike 1. Ten żeton usuwam i teraz potrzebuję Collateral Damage o wartości 1. Gdzie ja cię mam? Jak potrzeba, to nie ma. O, tu jest. I teraz, kiedy wykonałem wszystkie ataki rakietowe, mogę określić moje ewentualne collateral damage, czyli straty towarzyszące. Bierzemy tabelkę collateral damage i zacznijmy tutaj. Moim celem była baza lotnicza. Airbase. I trafiłem ją z siłą 1. A zatem strike versus airbase 1 i wykonuję rzut kością. 9. No niestety bez strat. Drugim moim celem jest baza lotnicza na holding box NATO. Tam sytuacja jest identyczna. Też airbase 1. Uzyskałem trójkę. Air. Co to oznacza air? Gracz wybiera jedną ze swoich jednostek lotniczych i ponosi ona jedną stratę. Czyli musimy się teraz przenieść na drugą planszę. I z racji tego trafienia jedna moja jednostka lotnicza ponosi jedną stratę. A zatem wybieram jedną jednostkę lotniczą z tych, które mam tutaj i muszę jej siłę zmniejszyć o 1. Wybiorę, myślę, tego Tornado, bo jest on stosunkowo najsłabszy. Chociaż nie, polskie Su-22. Polskie Su-22 są słabsze. Więc zmniejszam polskim Su-22 o 1 poziom. I to by były już wszystkie, absolutnie wszystkie rzeczy, które były nam potrzebne do przygotowania się do rozgrywki. Wiem, było tego dużo. Podejrzewam, że gdybym nie tłumaczył, tylko po prostu robił to wszystko, to byłoby szybciej, ale tak już bywa. Będziemy teraz mogli zacząć zasadniczą rozgrywkę od etapu pierwszego.